Ulica Derdowskiego. No dobra, sobie Derdowskiego w Łebie jesteśmy. Proszę Państwa, tu pokoje są wszędzie puste do wynajęcia. A proszę Państwa, co tu się dzieje? Tu się, proszę Państwa, maszt ten telefonii komórkowej tam. Teraz jest modne 5G. Tam jakiś facet wlazł na górę. Nawet dwóch, o. I oni coś tam malują. Malują czy nie? Odrzewiają 5G. O, 5G. Tutaj są. Tutaj oni są. O, proszę bardzo, tu są. No, chodzą tutaj wysokogórscy spinacze. No, taki maszt przy kotłowni stoi. Tu był kiedyś komin. Na kominie, a tutaj jeden opyla. Ten tam opyla chwasty jakimiś tam chemikaliami. No, nie wiem, czy to legalne opyla nie jest, ale opyla. No, dzisiaj dzień ojca, jak widać. Dzień ojca, ale matki pchają wózki. A to dzisiaj dzień ojca. Dlaczego ojcowie nie pchają wózków? Dzień ojca. Dzisiaj wolne. Dzisiaj wolne macie. No ja. Pierogarnia malarstwa. Dzisiaj mają wolne, nie pchają wózków. No ciekawe. Tutaj mamy Stratos. Bardzo fajny hotel. Polecamy wszystkim. Pokoje na pewno wolne są. Burger kurczak. Tutaj można sobie zjeść. Nawet ryby z pieca mają też. Samochody jeżdżą, imposty do poczty. Tutaj, proszę Państwa, no tu jest ciekawy hotel. Ryby z pieca mają, kuchnia polska, pizza i ryby. No i taki figurka stoi, bardzo ładna. Wdzięczni Bogu za dar beatyfikacji siostry Marty Wieckiej, która miała szczególne nabożeństwa świętego Jana Nepomucena, rodzina Wieckich. Łeba 2008 rok. No. Tak to wygląda. Tu nawet basen jest w tym Stratosie, willa. Nie ma żadnego filmowania. Proszę pana, jestem z Telewizji Pomorskiej Narodowej. No to kto ty jesteś, chłopie? No jestem dziennikarzem, no co? Nie mogę? Robię wam reklamę, a pan jeszcze marudzi. No, marudzisz pan i tyle. Ja nie pirat, jestem korsarz. Web apartment. O, to się tam teraz pije. No, piwo łebskie się pije. Polechała reklama. Reklamują. Piwo łebskie reklamują. Tu jest koperta dla niecałkiem sprawnych. No bo parkingi to są tutaj płatne, nie? Tak jak w Warszawie, w Gdańsku. To i w Łebie też. Tu mają gofry. Gofry też mają. A tu jeżdżą takie taksówki w Łebie. Taksówki jeżdżą, nie? Po ile? Bilety? 6 zł od osoby. 6 zł od osoby, no to nie drogo. I dokąd chce? Łepa, rąbka na wydmę. O. Idziemy dalej. Tu mamy. Mielno się reklamuje. Warszawiacy już przyjechali na wczasy, jak widać. Karczma Słowińska tutaj po drugiej stronie jest też. Już czynna jest, tak. Tutaj centrum mody mamy, zapraszamy na pierwsze piętro. Różna moda jest taka na pierwszym piętrze. Aha. Tu są gofry i smażalnie rób. No tutaj jesteśmy w porcie. No turyści z Warszawy przyjechali znowu. No, dużo z Warszawy przyjeżdża. No i tutaj jesteśmy w centralnym porcie, tam widać już te statki pirackie. O, bliźniaczki. No i kaczki są. Tu można sobie posiedzieć, poglądać kaczki. No i tutaj mamy ten kanał portowy, można powiedzieć. Tam widać statki pirackie.
wynajmę luksusowe lokale. Tutaj są też już nowo zbudowane. Dopiero co zbudowali w zeszłym roku, już wynajmują. Powierzchnie reklamowe, handlowe. Tutaj mamy restaurację, smażalnię ryb, pizzeria i kurczak z rożna. Wszystko jest tutaj w łebie. Zabawki, kolale. Ahoj! Kamerę chować. Ty się schowaj. Ty się chowaj. Mam to. Mam go. Mam to. Ja ciebie też mam. Muszele są. No, tak to wygląda. Trzymaj. Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia. Jest tutaj w Łebie jeszcze Poczta Polska. Pokażmy taki znany jeden budynek. No, ludzie listy wysyłają, pocztówki z Łeby, prawda? Pozdrawiamy i zapraszamy do Łeby. Dużo pokoi. Chciałem powiedzieć, że dużo pokoi jest wolnych i hoteli i pensjonatów. Przyjeżdżajcie do Łeby. Dziękuję. Czerwony Korsarz.